Cześć, witam Was na kanale Smart Test. Dzisiaj dość nietypowa sceneria, ponieważ jak widzicie spotykamy się w samochodzie. Ma to związek z tym, że będziemy sobie testować najnowszy uchwyt Navitaila, uchwyt do napojów. Uchwyt, który wyposażony jest zarówno w funkcję chłodzenia, jak też w funkcję podgrzewania napojów, które będą się w nim znajdowały. Także myślę, że jest to bardzo ciekawy gadżet dla wszystkich osób, które dużo podróżują samochodem. Także zapraszam do recenzji. Na początek zobaczmy sobie może jakieś parametry techniczne, czy tutaj coś mamy na opakowaniu. Tak naprawdę producent nam tutaj dużo informacji nie zamieścił. Mamy informacje tylko o podstawowych funkcjach, o budowie naszego kubka i tak naprawdę tutaj żadne inne parametry techniczne, jak widzicie, się nie znalazły. Wiemy tylko, że kubek potrafi chłodzić, jak też podgrzewać napoje, które będziemy w nim umieszczać. No dobrze, to teraz sobie może zobaczmy, jak ten uchwyt jest wykonany i co otrzymujemy w zestawie. Sam uchwyt, jak widzicie, do złudzenia przypomina nieco większy kubek do napojów. Wykonany jest z dwóch rodzajów materiału. Na zewnątrz mamy tutaj tworzywo sztuczne, dość solidne, twarde, dobrze wykonane. Mnóstwo otworów wentylacyjnych zapewniających odpowiednie chłodzenie. No i cóż, wewnątrz mamy z kolei aluminium. Oczywiście jest też troszkę tworzywa tutaj górą, ale główna ta część jest aluminiowa. Ta część będzie odpowiadała właśnie za chłodzenie lub też właśnie podgrzewanie napojów, które będziemy tutaj w środku umieszczać. Średnica, dokładnie za chwileczkę Wam powiem, to w specyfikacji będziecie mogli sobie wszystkie te wymiary dokładnie sprawdzić. Natomiast jak sobie zobaczycie tutaj, bez problemu umieścimy tutaj każdą puszkę z napojem. Bez problemu też umieścimy kubek na przykład z gorącą kawą. Konstrukcyjnie, jak widać, mamy tylko taki mały panel sterujący. Panel, w którym wyposażony jest dwa przyciski. Pierwszy odpowiada za funkcję podgrzewania, natomiast drugi za funkcję chłodzenia. Jak widać, nie ma tutaj żadnego sterowania, wyświetlacza, który by nam pokazywał temperaturę. Nie możemy też regulować tej temperatury. Tak naprawdę są tylko dwie funkcje, podgrzewanie lub chłodzenie. Wejście zasilania. Za chwileczkę Wam też pokażę zasilacz, ładowarkę. I tutaj nad tym wejściem, teraz pewno nie będzie tego widać, jest też dioda informująca nas o stanie pracy tego uchwytu, czy pracuje on w funkcji podgrzewania, czy też w trybie chłodzenia. Także konstrukcyjnie tak naprawdę to by było tyle. Czy Wam się to podoba? Myślę, że nie jest źle. Mamy tutaj logo Navitaila, mamy tutaj jakąś grafikę miasta, także myślę, że całkiem przyzwoicie. Zanim sobie przejdziemy do testów, to zobaczmy sobie jeszcze, co dostajemy w zestawie. Mamy instrukcję obsługi. Mamy też kartę gwarancyjną. I mamy zasilacz. Zasilacz 12-woltowy, jeżeli chodzi o tutaj napięcie 2950 mAh, zakończony takim okrągłym wtykiem. Długość przewodu około 1,20 m, także za pomocą tego przewodu będziemy sobie mogli zasilać właśnie ten nasz uchwyt. No to cóż, spróbujmy sobie go może podłączyć i zobaczymy tutaj, jak ten uchwyt działa, jak się spisuje właśnie w takim użytkowaniu. No dobrze, uchwyt już jest zamontowany w samochodzie, jak widzicie, podłączone jest zasilanie. Jest tutaj jeden problem, ponieważ te otwory przenoszone właśnie na jakieś napoje i tak dalej, nie zawsze pasują tutaj, żeby odpowiednio zamontować nasz uchwyt, ponieważ ta średnica dolna, jak widzicie, jest dość duża. W tym samochodzie akurat nie pasuje to zbyt idealnie, ale tutaj, jak widać, jest taka możliwość, żeby to wszystko jakoś pomontować, także być może, że w innych samochodach będzie z tym nieco łatwiej. No i cóż, puszka umieszczona jest w uchwycie i spróbujemy sobie teraz uruchomić jakąś funkcję. Jeżeli chcemy sobie uruchomić funkcję chłodzenia, urządzenie się uruchomiło i pracuje nam wentylator. Ten wentylator jakoś specjalnie nie przeszkadza, szczególnie podczas jazdy, wówczas nie jest on w ogóle słyszalny, natomiast na postoju, tak jak teraz, możecie słyszeć takie delikatną pracę wentylatora. Posłuchajcie zresztą. Okej. Temperatura nam spada, napój jest chłodzony. Jeżeli chcemy wyłączyć tą funkcję, przyciskamy przycisk. Jak widać, wentylator jeszcze będzie nam przez jakiś czas pracował, następnie nam się nasz uchwyt wyłączy. Co jeżeli byśmy chcieli teraz podgrzać temperaturę? Przełączamy teraz na funkcję grzania. No i zobaczcie, teraz nam się zaświeciła kontrolka w kolorze czerwonym i następuje
podgrzewanie napoju w pojemniku, czy też w kubku, które znajduje się właśnie w uchwycie. No dobrze, to teraz sobie sprawdźmy, jak nasz uchwyt zachowuje się, jeżeli chodzi o właśnie zmiany temperatur, czyli chłodzenie i podgrzewanie. Jak widzicie, umieściłem sobie sondę wewnątrz naszego uchwytu, no i teraz uruchomimy sobie funkcję chłodzenia. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie nam się tutaj spisywało. No dobrze, minęło około 3 minut od kiedy uruchomiliśmy tutaj funkcję chłodzenia w tym uchwycie i jak widzicie, temperatura spadła nam do poziomu 1-2 stopnie Celsjusza. Producent nam podaje, że ten uchwyt jest w stanie schłodzić napój do temperatury około 5 stopni i myślę, że jest to w zupełności realne. Jak widzicie, wynik jak dla mnie w zupełności zadowalający. To cóż, spróbujmy teraz wyłączyć funkcję chłodzenia i może przejdziemy teraz do drugiej funkcji, czyli do funkcji grzania. Uruchomimy sobie grzanie, podgrzewanie naszego napoju. No i zobaczcie, temperatura tutaj od razu już zaczyna nam rosnąć. Za chwileczkę znowu pokażę Wam, jak to będzie wyglądało po około 3 minutach. No dobrze, minęło już 3 minuty i jak widzicie, temperatura od praktycznie 1 stopnia wzrosła nam do 60 stopni, czyli funkcja grzania, jak widzicie, jak najbardziej spisuje się tutaj ok. Ten miernik oczywiście może mieć tam jakieś przekłamania drobne, także też do końca nie sugerujcie się tą temperaturą. Producent podaje, że ten nasz uchwyt jest w stanie schłodzić napoje do 5 stopni i podgrzać do około nawet 70 stopni, także myślę, że te wyniki są jak najbardziej ok. I jak widzicie, rzeczywiście ten kubek działa, jest w stanie podgrzać napój, jest w stanie też go schłodzić, także myślę, że rozwiązanie bardzo udane. Tyle testów. Jak się okazuje, uchwyt nawitla naprawdę działa i to działa bardzo dobrze. Jak widać, ta temperatura bardzo szybko spada, jest utrzymywana na niskim poziomie, także bez problemu sobie schłodzicie tego typu napoje, czy to w puszkach, czy to w jakichś mniejszych butelkach. Myślę, że jeżeli chodzi o tą funkcję chłodzenia, bez problemu też na przykład możecie tu jakieś lody sobie trzymać, czy tego typu rzeczy, jeżeli gdzieś dalej podróżujecie na przykład z dziećmi. Dobrze też działa funkcja grzania. Jak widzicie, ta temperatura bardzo szybko potrafiła z niskiej temperatury wzrosnąć do wysokiej, także jesteśmy w stanie nie tylko utrzymać temperaturę na przykład jakiejś ciepłej cieczy, kawy czy jakiegoś innego napoju, ale też na przykład możemy podgrzać jakiś napój, który był wcześniej już wychłodzony. To też często się przydaje, że jak podróżujecie gdzieś z dziećmi. Myślę, że jeżeli często jeździcie samochodem, takie urządzenie, taki uchwyt naprawdę jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chodzi o minusy tego uchwytu, to tak naprawdę widzę tylko dwa. Pierwszy dotyczy mocowania. Niestety ta średnica nie zawsze pasuje do tych otworów w samochodzie przeznaczonych na umieszczenie właśnie jakichś puszek z napojami, butelek i tak dalej. I pomimo, że producent daje nam taką dodatkową podstawkę w zestawie, którą możemy tu sobie zamontować, na przykład postawić gdzieś ten uchwyt, czy też w jakimś właśnie głębszym otworze zamontować, no to niestety nie do końca, nie w każdym samochodzie będzie to oczywiście pasowało. To oczywiście nie jest winą producenta tego urządzenia, tylko różnych konstrukcji samochodów, ale warto o tym pamiętać. No i drugi taki mały minus, wydaje mi się, że fajnie by było, jakbyśmy mogli tą temperaturę sobie jednak regulować tam powiedzmy w jakimś zakresie. Tutaj jeżeli to urządzenie, ten uchwyt będzie pracował cały czas, to ten napój będzie dość zimny lub ten napój ciepły będzie dość gorący, prawda, przez cały okres użytkowania. Nie mamy możliwości regulowania, wyregulowania sobie temperatur do naszych potrzeb, ale myślę, że i tak jak na te możliwości, które oferuje Navitel, cena tego urządzenia, jest to bardzo fajna propozycja. Z mojej strony Wam już na dzisiaj dziękuję. Jak zwykle Was proszę o subskrypcję kanału, o klikanie w ten dzwoneczek, o łapkę w górę, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!